siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Witamy w 22 odcinku podcastu Szósty set. Witam was po przerwie Michał Kwietko-Bębnowski, Piotr Złoch i Filip Korfanty. Wreszcie udało się nam zebrać w pełnym składzie. Mamy nadzieję, że się cieszycie, że słyszycie całą naszą trójkę, a nie jak było to ostatnio, tylko dwójkę. Może mnie się cieszycie, że nie słyszycie na przykład Kamila Sołoduchy, no bo bardzo dobre recenzje zebrał ten odcinek. Także szapoba, Filipie, udało ci się to. Chyba nie miałem nawet okazji za bardzo ci pogratulować. No w każdym razie jesteśmy tutaj znowu razem we trójkę, no i zajmiemy się oczywiście tematami głównie plus ligi, to tematami takimi bardzo na czasie, no bo chyba zaczniemy od tego, nie wiem czy się zgodzicie, ale nie widzę tutaj gdzieś głosów ani rąk, ani spojrzeń sprzeciwu, także myślę, że zaczniemy od tego tematu przełożonego meczu Oniko z PGS Krombełchatów. Ten mecz miał się odbyć 21 marca, początkowo tak mówiono, że na ten termin zostanie on przełożony. No i cóż, no i okazuje się, że nic z tego w tym terminie się odbyć nie może, a to z bardzo prostej przyczyny, czyli takiej, że no w tym terminie PGS Kra będzie rozgrywała mecz fazy playoff 12, tak to się nazywa w oryginale, no czyli nie wiem, no jednej szóstej finału, chyba tak to możemy nazwać, w Ligi Mistrzów, więc no i tutaj pojawił się problem i ten problem... Oficjalna strona ligowa wskazała, że będzie rozwiązany ten problem. Tak. Czy plus liga, czy organizatorzy, tak, żeby ten mecz rozegrać dnia 18 kwietnia. No i ktoś powie, no a czemu nie 18 kwietnia, jeżeli jest to termin wolny i tak dalej. Otóż, dlaczego nie? Dlatego, że przede wszystkim faza zasadnicza kończy się 14 kwietnia, albo przynajmniej w weekend, w którym mamy sobotę 14 kwietnia, wtedy będzie ostatnia 30 kolejka, więc oznaczałoby to, że te dwa zespoły zagrają już po tej ostatniej kolejce. No dlaczego jest to sytuacja, powiedzmy, no co najmniej niekorzystna, a wręcz powiem dalej, no sytuacja, do której po prostu nie ma prawa dojść, no to chyba tłumaczyć nie trzeba. No a poza tym na 18 jest też zaplanowany już pierwszy mecz fazy playoff i rywalizacji zespołów z miejsc od 3 do 6, a także na miejscach niższych, no ale to już raczej żadnemu akurat z tych klubów nie grozi. No i w związku z tym na początek wyszedł taki trochę długi mój monolog, ale za moment panowie oddam wam głos, nie bójcie się. Na początek porozmawiajmy, może zapytajmy, jak to w ogóle z tą sytuacją wygląda, Kamila Składowskiego, czyli rzecznika profesjonali Ligi Piłki Siatkowej. Niech on rzuci nam nieco światła tutaj na tę sprawę i trochę wyjaśni, czy to jakiś po prostu błąd na stronie, czy faktycznie jest coś na rzeczy i do takiej dość absurdalnej sytuacji może dojść. Sytuacja z meczem przełożonym pomiędzy drużynami Oniko Warszawa PGS Krombełchatów jest jeszcze rozpatrywana. Pierwotnie mecz nie odbył się ze względów uczestnictwa Skry w meczach europejskich pucharów. Później termin, w którym mecz miał zostać rozegrany, ustalono wstępnie na 21 marca. Być może był to taki termin wynikający też z takiego faktu, że no Skra nie wystartowała najlepiej w Lidze Mistrzów i było takie zagrożenie, że nie zagra w kolejnej fazie pucharowej Ligi Mistrzów. No na szczęście dla drużyny z Bełchatowa i nas kibiców polskich drużyn w pucharach Skra zagra w kolejnej rundzie, w związku z tym termin 21 marca jest no, terminem, którym ten mecz nie może się odbyć. 1 marca mają prezesi klubów usiąść do jakby kolejnych rozmów i wypracować wspólny termin. Deklaracja od głównego komisarza profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, pana Cezarego Matusiaka, jest oczywista i jedyna możliwa, że no, absolutnie ten mecz musi odbyć się do zakończenia fazy zasadniczej. Nie ma takiej możliwości, żeby mecz jeszcze z naszej fazy, no nie wiem, odbywał się później w trakcie fazy play-off, więc no na dziś nie potrafimy jeszcze w 100% podać dokładnej daty tego meczu, ale na pewno on zostanie rozegrany jeszcze w trakcie fazy zasadniczej. Nie będzie tutaj mowy o żadnej jakiejś niezrozumiałej sytuacji. To jeszcze dodatkowe pytanie z mojej strony, czy jeżeli chodzi o wygraj Polską Ligę Siatkówki, jak to wpływa właśnie na przypisanie tego meczu? Bo jak rozumiem, on tam wstępnie był przypisywany chyba do kolejki. No, trzeba będzie go przypisać do tej kolejki, do której będzie miał najbliżej. No zawsze to generuje płacz Roberta, który
który ustawia tu wszystkie kolejki, bo siatkówka jest dla niego projektem też bardzo ważnym, projektem, który przysparza mu tych terminowych właśnie, terminarzowych kłopotów. My mamy nadzieję, cały czas liczymy, że w końcu z każdym kolejnym sezonem, i to nie mam na myśli tylko rozgrywek ligowych, którymi my zarządzamy, ale też mówiąc o całej siatkówce w całym roku, no uda się to wypracować taki system, nie wiem, może wzorowany na systemie piłkarskim, trochę inaczej grające reprezentacje, trochę przerwy dla siatkarzy, trochę mniej tego grania, w efekcie mniej przekładania meczów, bardziej jasny kalendarz, no to jest coś, co uważam dzisiaj za jeden z głównych kłopotów siatkówki, ale nie tylko polskiej siatkówki ligowej, ale w ogóle siatkówki, coś, co pewnie sprawia często dyskomfort i kibicom, i siatkarzom, i drużynom. Mamy takie też telefony właśnie od fanów, którzy chcieliby sobie zaplanować z dużym wyprzedzeniem wyjazdy za swoją ukochaną drużyną, bo na co dzień pracują, zajmują się innymi rzeczami zawodowo i chcieliby mieć czas. My chcielibyśmy też móc tak zrobić. Mam nadzieję, że to się z czasem wreszcie uda wypracować. Wszystkim by to pomogło, którzy żyją, pracują, interesują się i kochają siatkówkę, żeby to się wreszcie jakoś unormowało i wprowadziło taki porządek, który pozwoliłby sobie coś tam zaplanować i mieć pewność, że będzie to uporządkowane. No to jeszcze ostatnie pytanie, bo od kilku lat mamy taką sytuację, że ta ostatnia kolejka jest rozgrywana w terminach różnych. Wcześniej pamiętam jeszcze czasy, kiedy był to w tej ostatniej kolejce zawsze ten sam dzień, ta sama godzina. No i czy do tego pomysłu wreszcie Plus Liga wróci, aby tam przede wszystkim dlatego, że wiemy, że w tym sezonie będzie ta ostatnia kolejka, być może będzie znaczyła znacznie więcej, bo mamy też spadki, tak? I tutaj może się ważyć ta właśnie sprawa istnienia w zasadzie niektórych klubów w Plus Lidze. Nie mam jeszcze odpowiedzi o ostatecznej decyzji, jak to będzie wyglądało. Faktycznie w ostatnich sezonach jest tak, że ostatnia kolejka jest rozgrywana, powiedzmy, zgodnie z planem, tak jak przez cały sezon, zgodnie z planem też i transmisji polsatowych, czyli powiedzmy od piątku do niedzieli. Nie wiem, jak będzie w tym sezonie. Jeszcze mamy chwilę czasu do namysłu. No równie dobrze może być też taka sytuacja z jednej strony, że przed ostatnią kolejką właściwie będziemy wszystko wiedzieli, a może być tak jak mówisz, że ostatnie piłki któregoś meczu będą decydowały o tym, która drużyna pozostanie, która drużyna, nie wiem, zagra bez konieczności rozgrywania ćwierćfinałów od razu w półfinale, która drużyna uniknie barażu i tak dalej, i tak dalej. No te wielkie emocje, które na pewno nas czekają, bo liga jest wyrównana zarówno na dole, jak i na górze, jeszcze wiele może się zmienić, no skłaniają do tych rozwiązań, o których mówisz, czyli zrobienie takiej, jak to jest w lice nożnej, multiligi. Z drugiej strony od lat też wiele osób ze środowiska podkreśla to, że no mamy do czynienia z taką ligą zawodową, zawodowców, których trudno podejrzewać o jakieś tutaj kombinowania, o jakieś niesportowe zachowania. I z drugiej strony można te mecze rozgrywać tak, żeby po prostu było więcej transmisji w telewizji. Wiemy, że z Plus Ligi teraz są minimum trzy mecze na żywo z danej kolejki. To jest na pewno jakiś pomysł do rozpatrzenia, do zastanowienia się, jak tylko będziemy mieli informacje, decyzje głównego komisarza czy też zarządu, jak to będziemy robili. Na pewno się wtedy z wami podzielimy. Te uwagi są znane. To jakby nie jest pierwszy sezon, kiedy część osób uważa, że wszystko powinno być o jednej godzinie. Ja z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony jestem zdania, że no też jest tak, że tutaj się doszukiwanie jakiegoś drugiego dna jest takie troszkę charakterystyczne u nas w sporcie, i no, gdyby już naprawdę ktoś chciał szukać jakiejś historii, to nie bardzo widzę w dobie dzisiejszej techniki informacji, co się dzieje na każdym z boisk. Mamy przecież w telefonie, każdy w każdej chwili może sprawdzić wynik właściwie co do sekundy. To tak naprawdę, czy będziemy rozgrywali jednego dnia, czy też będziemy rozgrywali dwa dni później, niewiele by zmieniło, choć oczywiście może być tak, jak pewnie można myśleć, że jeżeli jakiś mecz jest później rozgrywany, no to powiedzmy, że jego wynik może coś tam konkretnego oznaczać dla jednej czy drugiej
strony. Jak będzie decyzja na ten temat, na pewno będziemy informować, bo jeszcze jest 8 kolejek do rozegrania. Dziś trudno mi przewidzieć, czy rzeczywiście może być równie dobrze tak, że na przykład decydująca okaże się przedostatnia seria gier, bo będą tam takie mecze, które zadecydują o wszystkim. Na pewno będziemy informować, jak to zostanie rozegrane. No, trzeba będzie porozmawiać, usiąść, zastanowić się, jakie będzie to rozwiązanie optymalne. Do tej pory w ostatnich sezonach było grane tak, że graliśmy to w różne dni i ta runda zasadnicza kończyła się w weekend siatkarski, nazwijmy. Jak będzie decyzja co do tego sezonu, będziemy Was informować. Myślę, że w tej całej sytuacji, która jeszcze nie ma swojego oficjalnego rozwiązania, no chyba kluczowe jest jednak to, o czym mówił Kamil Składowski, jeżeli chodzi o terminarz. Terminarz jest przeładowany. Terminarz no, wynika z tego, że i liga ma tych drużyn 16, nie jak niegdyś to bywało 10, czy 12, czy nawet 14. Już od kolejnego sezonu wracamy do 14-zespołowej ligi, no i po 4 spotkania każdej z drużyn odpadną, a spotkania raczej z drużynami, które chyba przed aż tak dużym wyzwaniem tych drużyn, w szczególności z czołówki, nie stawiają. No i tutaj właśnie widzę ten problem, bo to, czy dogadają się na tego 18 i to, że w ogóle taka koncepcja miała miejsce, no to może wynikać z dwóch rzeczy. Pierwsza, absolutnie nie będzie żadnego terminu i nie ma innego miejsca i w ogóle się nie da inaczej, no i wtedy okej, no warunkowo jestem w stanie to zrozumieć. No a druga sprawa, że pytanie, czy nie ma tutaj argumentu również czysto sportowego, a mianowicie kontuzje w drużynie i warszawskiej, i bełchatowskiej. Brak dwóch podstawowych rozgrywających w Bełchatowie. W przypadku drużyny z Warszawy brak zmiennika na przyjęciu, tak naprawdę, bo Bartek Kwolek po wycięciu wyrostka robaczkowego jeszcze jest w trakcie rekonwalescencji. No i to jest chyba ten główny problem. Czy tutaj nie ma właśnie podtekstów tego typu, że mamy kontuzję, więc chcemy przełożyć mecz? Okej, jeżeli jesteś dziesiątkowany grypą żołądkową, która powoduje, że nie jesteś w stanie sklecić siódemki, ósemki, okej, no ale w profesjonalnej lidze kontuzje, nawet jeżeli one były tutaj argumentem, nie powinny być wymówką. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Tak, moim zdaniem nie powinny być wymówką, zwłaszcza, że przecież wiemy, w jakiej sytuacji jest Oniko. Oni od początku sezonu mają 3 przyjmujących, nie zakontraktowali tego przyjmującego numer 4, no i teraz trochę płacą za swoje, można powiedzieć, dawne błędy, albo nawet nie wiem, jak to nazwać, może szukanie oszczędności, czy coś takiego. Natomiast dla mnie trochę taką zastanawiającą sytuacją byłoby, co by było, gdyby ten mecz rzeczywiście miał się odbyć po zakończeniu fazy zasadniczej, czyli jaka byłaby wtedy sytuacja w tabeli? Czy zespoły miałyby o co grać jeszcze? Mogłyby się jakoś ze sobą umówić, czyli że ktoś komuś coś odpuści, bo coś tam. Generalnie największy chyba minus tego wszystkiego byłby taki, że kolejny raz nie mielibyśmy wszystkich meczów ostatniej kolejki w jednym terminie. A myślę, że też wtedy byłby niezadowolony Andrea Anastazji i jego tref Gdańsk, bo następstwa tego mogłyby być takie, że oni byliby wciąż w grze o na przykład drugie miejsce w tabeli. No a jeśli by tak się zdarzy, że ten mecz z Kry z Oniko zostanie rozegrany wcześniej, to być może Trefl odpadnie z gry o drugie miejsce trochę wcześniej i Andrea Anastazji będzie mógł dać odpocząć swoim podstawowym zawodnikom. Tak w teorii można powiedzieć, nawet bo nie jeżeli, wariantów jest bardzo dużo. Nawet nie jeżeli ten mecz zostanie rozegrany wcześniej, no bo to, co przekazał od komisarza Cezarego Matusiaka Kamil Składowski, no to wyjaśnia nam dość jasno, że faktycznie po prostu ten mecz będzie rozegrany wcześniej i nie ma takiej możliwości, żeby był rozegrany po ostatniej kolejce. Znaczy tak, ja tylko już jakby teoretycznie się zastanawiam, jaka byłaby wtedy sytuacja, bo jakby już teraz dowiedzieliśmy się, jak będzie i bardzo mnie to uspokoiło i cieszy mnie to, że takiej no bardzo kontrowersyjnej sytuacji w naszej lidze mieć nie będziemy. A czym ewentualnie mogłoby się skończyć takie trochę kombinowanie? Ciekawa sytuacja miała teraz miejsce w lidze rosyjskiej. Tam Gazprom Biłgoraj Urgu z trenerem bardzo ekscentrycznym swoją drogą Rafaelem Habibulinem, mając już pewne miejsce w tabeli na 2 kolejki przed końcem fazy zasadniczej, pojechał na mecz, tam właściwie poleciał na mecz do Kemerowa dziewiątką zawodników, co jest niezgodne z regulaminem Ligi Rosyjskiej i dostali oni karę w wysokości chyba 80 tysięcy rubli, to jest około 5 tysięcy złotych. No i swoje spotkanie gładko przegrali z Kemerowem, a to sprawiło, że z kolei Kemerowo dzięki tym 3 punktom prawdopodobnie uniknie w playoffach zamiast wykazań. Także no akurat myślę, że to jest spora niedogodność, jeśli chodzi o zespoły
które w tym meczu nie brały udziału, bo prawdopodobnie nikt nie chciałby spotkać się w playoffach z Zenitem Kazan, a z kolei Habibulin wytłumaczył to w ten sposób, że skoro innego miejsca w tabeli Gazprom Jugras Turgut nie zajmie, no to dadzą odpocząć, dlatego że w Pucharze Challenge oni mają jeszcze mecz rewanżowy z drużyną ze Szwajcarii, Nefels, i po prostu chcą mieć wypoczętych zawodników i pewny, czy tam właściwie większe szanse na awans do półfinału. Tak jak kojarzę, jeżeli chodzi o Europejską Federację Siatkówki, CEF, tam również te kary są bardzo łatwe i bardzo chętnie też wręczane przez federację. I chyba tam nawet też jest przepis dotyczący tego, ilu zawodników powinno wystąpić czy być w składzie meczowym właśnie europejskich pucharów. No widzę, Liga Rosyjska podobnie. Ja jeszcze tylko wróciłbym tutaj do słów Kamila Składowskiego, bo ja osobiście trochę nie zgadzam się z tą interpretacją, że my to Polacy, to my tylko wszędzie się doszukujemy, że to jest kombinowanie i nagle te drużyny to będą chciały kantować. Ja nie zarzucam drużynom tego, że one chcą kantować, oszukać, zmanipulować wynikiem. Ja jedynie chciałbym, żeby drużyny, które grają tak naprawdę mecze o tej samej godzinie, miały w ten sposób równe szanse i żeby nie było sytuacji, że ktoś tam kiedyś już nie będzie grał o nic, bo tutaj chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o to, no a wszelkie zaburzenie w tych terminarzach ostatnich kolejek, gdzie na przykład, no nie wiem, jedna drużyna gra, nie wiem, 3-4 dni wcześniej, to chyba nawet w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że tam były takie mecze, które gdzieś tam odbywały się chyba z kilkudniowym wyprzedzeniem, one już były rozstrzygnięte, i tak naprawdę bardzo mocno wpływały na finalną sytuację w tabeli. No ja tego bym chciał uniknąć, ale to nie jest tak, że ja uważam, że to jest kwestia tego, czy drużyna będzie manipulować, czy nie będzie manipulować, oszukiwać. Nie, ja po prostu uważam, że to daje równe szanse drużynom, plus jest bardzo fajną okazją do tego, żeby zrobić z tego po prostu siatkarski show na koniec rundy zasadniczej, i to też jest coś, co można, myślę, fajnie sprzedać nawet w telewizji, tak? Czyli mieć swoich reporterów, może wysłanników, którzy w tych meczach stykowych na wzór multiligi ekstraklasowej faktycznie zrobiliby ciekawą relację, no a tego po prostu nie dostaniemy, no bo ta specyfika tych relacji polsatowskich jest taka, no że raczej to będzie mecz 14:45, 18, może sobota i niedziela po 14:45, może 18 piątek, raczej nie spodziewałbym się tych samych godzin. No a i myślę, że szkoda. A propos tej ostatniej kolejki, która jest rozgrywana nie w jednym terminie, to od razu mi się przypomina a propos tego, co ty, Piotrek, mówiłeś dwa sezony temu. Asseco Resovia pewnie wygrała swoje spotkanie w ostatniej kolejce, a czekała jeszcze na wynik meczu PGS Kry z BBTS-em Bielsko-Biała. No i tam Skra przegrała ten pamiętny ser z BBTS-em, no i to dało Resovii awans, która po prostu już czekała tylko na wynik tego spotkania, także no, gdyby te mecze miały miejsce o jednej godzinie, to pewnie... Pewnie nie aż taka duża presja by też ciążyła może na siatkarzach Skry i kto wie, jakby się to potoczyło, tak? No dokładnie, dokładnie. No właśnie, widzę, że tutaj się chyba zgadzamy, że no oczywiście, ja jakby przyjmuję te argumenty, że które są za tym, żeby rozgrywać ostatnią kolejkę w różnych terminach. No i zwłaszcza ten argument, że jednak no mamy te mecze telewizyjne, ale no, myślę, że akurat w tej ostatniej kolejce no chyba wielu kibiców, nie wiem czy większość, trudno mi tutaj w tym momencie jakby mówić za wszystkich, ale ja na pewno, i podejrzewam, że się ze mną zgodzicie, na pewno byłbym w stanie poświęcić inne mecze i zobaczyć w telewizji nawet tylko to jedno spotkanie, już porzućmy marzenia o multilidze wzorem piłki nożnej, bo podejrzewam, że no na razie nie jest to możliwe do zrealizowania, natomiast no zobaczyć po prostu tylko jedno to spotkanie, a innych wyniki innych śledzić gdzieś tam, tak jak to jest zresztą dzisiaj na stronie ligowej. Niektórzy nie porzucają swoich chińskich marzeń, to ja nie będę porzucał swoich marzeń o multilidze. No dobrze, to może przejdźmy do drugiego tematu na ten odcinek. No myślę, że nie da się pominąć tego, co wydarzyło się w meczu Jastrzębskiego Węgla z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Ktoś powie, że przemawia przeze mnie jakaś wrodzona niechęć do sędziów, bo gdzieś często ten temat poruszam. No ale moim zdaniem znowu mieliśmy do czynienia ze skandaliczną tak naprawdę sytuacją, bo ja rozumiem, że sędziowie są ludźmi, ja rozumiem, że sędziowie mogą popełniać błędy, ale tu nie chodzi o sam fakt popełniania tych błędów, tylko chodzi o ich skalę. No a tutaj skala była naprawdę no, bardzo duża i moim zdaniem, no, tutaj ja powiem krótko. Moim zdaniem to sędziowie wypaczyli wynik pierwszego seta tego meczu, a to był mecz, który będzie miał niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o rywalizację o szóste miejsce, dające awans do play-off, tak?
i wiemy oczywiście, jak to często wygląda, gdy mamy do czynienia z takimi setami na przewagi, to takie wysokie przewagi, tutaj mieliśmy 36-34, no to jest ogromny wpływ na też na psychikę obu zespołów i ogromny wpływ na dalszy przebieg meczu. I no tutaj myślę, że oczywiście sami siatkarze Indyk Polu AZS-u, widziałem wpis Pawła Wojckiego na Twitterze, oni nie ukrywają, że to oni przede wszystkim ten mecz przegrali i nie chcą zwalać winy na sędziów, no ale oni może nie chcą tej winy zwalać i mają prawo mieć dużo pretensji do siebie. Tak samo kibice z Olsztyna mają prawo mieć dużo pretensji do swoich siatkarzy, choćby do Kuby Kochanowskiego, który zmarnował piłkę przechodzącą na zwycięstwo właśnie w tym secie. Co nie zmienia faktu, że no gdyby nie to sędziowanie i nie ta sytuacja po ataku Jana Hadrawy, no to ja z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładam, że jednak to Olsztyn by tego seta wygrał, a wtedy cały mecz mógł się potoczyć zupełnie inaczej. Zabrałeś mi nieco tezę, Michale, czy może jakoś, nie wiem, myśl, bo faktycznie chciałem powiedzieć, że to właśnie ta sytuacja Kuby Kochanowskiego jakoś chyba najbardziej utkwiła mi w pamięci, jeżeli chodzi o tę końcówkę seta. Oczywiście, no te zamieszania związane z decyzjami sędziowskimi, w szczególności też to, że na ten challenge, czy na tę decyzję o wzięciu challenge'u przez De Giorgiego trzeba było czekać bardzo, bardzo długo, ale ja się zastanawiam też nad jedną rzeczą, w sensie okej, no challenge'owane było w tamtej sytuacji, tutaj może dla tych widzów, słuchaczy, którzy tej sytuacji nie widzieli, po ataku Jana Hadrawy nogą instynktownie bronił chyba Kuba Popiwczak, tyle że ta piłka siłą rzeczy była jeszcze w powietrzu, więc teoretycznie była w grze, natomiast już to bardzo, bardzo powoli spadała na stronę tak naprawdę olsztyńską, ale pod siatką, no więc tutaj punkt byłby bez cienia wątpliwości zdobyty przez Olsztynian. I jakby abstrahując od tej sytuacji, że na ten challenge trzeba było bardzo długo czekać i to, że Fefe De Giorgi poprosił o niego po parunastu sekundach, gdzie zgodnie z regulaminem ma tych sekund, zdaje się, 6. Znaczy to powiem od razu, że w regulaminie dokładnej liczby sekund zapisanej nie ma. Może w jakichś wytycznych, tak, jest dokładnie słowo użyte bezzwłocznie. No właśnie, no czy bez 15 sekund moim zdaniem tę bezzwłoczność wyklucza, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. No jeżeli piłka już ewidentnie nie byłaby do obrony, bo nie była, bo ona już, mówię, prawie że była pod siatką, prawie już tam przemierzała na stronę AZS-u Olsztyn pod siatką, to pytanie, czy w takich sytuacjach tego typu challenge też powinny być akceptowane i czy tutaj pójście z tym duchem gry nie powinno być jednak na górze, o tak to ujmę, no bo okej, no challenge, jasne, ja wiem, że trenerzy też często szukają trochę rozpaczliwie niekiedy rozwiązań challenge'owych. Tutaj bardzo, no, też bardzo dużą intuicją i tak powiem też, jeżeli chodzi o spostrzegawczość się wykazał De Giorgi, no ale nie wiem, jakoś moim zdaniem tutaj punkt, niezależnie od tego, czy ta piłka dotknęła boiska, czy dotknęła nogi Kuby Popiwczaka, no obronić by nie została obroniona i po prostu bym chyba punkt przyznał Olsztynowi, no ale może to jest zbyt naiwne myślenie, a przepis musi być przepisem. To całe nieszczęście wynikło trochę z tego, że no szczęście mieli po prostu jastrzębianie, że ta piłka tak się odbiła, że sędzia zdążył zagwizdać, kiedy zanim jeszcze ona w ogóle spadła, ale podobna sytuacja, wiem, że miała miejsce niedawno na podpromu w meczu Asekoresowi z PGS Chrobę Bełchatów. Tam sędzia odgwizdał już 4 odbicia i piłka wychodziła w aut i po prostu sędziowie przerwali tę akcję. A gdyby tych 4 odbić rzeczywiście nie było, bo piłka otarła się o blok, no ale piłka wychodziła w aut i tej akcji by po prostu nie dało się kontynuować. No ale przez to, że sędziowie gwizdnęli, no to musiała być akcja grana od nowa. No i Rosowia po prostu w powtórce tej akcji straciła punkt. No i bardzo podobna sytuacja, że no chyba powinniśmy pójść z duchem gry, jak to się mówi. Właśnie, no bo tak, przepisy są przepisami. Można mówić, że... No z drugiej strony tak, jeżeli sędziowie w pewnych sytuacjach nie będą się trzymać sztywno przepisów, no to da pole do interpretacji, a to jest zawsze najgorsze. Czy w tej sytuacji powinni się trzymać, a jeśli w tej się trzymali, to czemu w tamtej się nie trzymali i tak dalej. Natomiast ja na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Tomasz Janik, Magdalena Niewiarowska, ta para sędziowała ten mecz. No i tajemnicą Poliszynela jest to, że to ogólnie ta para nie zbiera pozytywnych recenzji w tym sezonie. Nie wiem, jak to wygląda oczywiście, jeśli chodzi o gdzieś o ocenę kwalifikatorów, bo niestety do tego dostępu nie mamy. Natomiast no, jest dużo po prostu narzekań i dużo kontrowersji w meczach prowadzonych przez nich. No i tutaj w sumie cała sytuacja, cały problem zaczął się od tego, że
no, ten, kto widział tę akcję, ten wie, że to nie było tak, że ta piłka trafiła w stojącą na parkiecie stopę Kuby Popiwczaka, co mogło zmylić sędziego. Tę stopę Kuba Popiwczak podniósł i to podniósł ją kilkadziesiąt centymetrów powyżej parkietu i to tam się od tej stopy piłka odbiła. No więc moim zdaniem jednak tutaj przede wszystkim podstawowy, bardzo poważny błąd popełnia sędzia Tomasz Janik, odgwizdując zakończenie wymiany w momencie po takiej obronie. Zamiast poczekać te dosłownie sekundę, kiedy ta piłka spadłaby po tym dość płaskim locie na parkiecie Indyk Polu AZS-u i wtedy prawidłowo, jak najbardziej zasłużenie, Olsztyn ten punkt by zdobył. Do czego dochodzi później? No to widzimy. Najpierw jest po 15 ponad sekundach prośba Fefedy Dżerdziego uznana. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, tam problemem było to, że Jastrzębianie nie do końca byli w stanie uzyskać informację, po prostu jaka była decyzja sędziego. Dlaczego akcja została przerwana jeszcze jakby w trakcie lotu piłki, tak to nazwijmy. Stąd tak późna prośba o challenge, no ale to oczywiście już zawsze gdzieś tam pozostaje do interpretacji. Później nie poszli sędziowie z duchem gry. No a tutaj chyba Kuba Popiwczak wiedział, że piłka uderzyła go w nogę, więc oni chyba tylko czekali, jeżeli chodzi o właśnie challenge. Jastrzębie czekało na decyzję sędziego i potwierdzenie niejako ich przypuszczeń, że tutaj faktycznie zostało odgwizdane boisko już w momencie, powiedzmy, tej obrony Kuby Popiwczaka, co oczywiście nie pomogło. Zgadzam się z tym, że challenge chyba trochę podobnie jak challenge siatkarski, jak i w przypadku piłki nożnej VAR, trochę odbierają koncentrację sędziom. W sensie to jest sytuacja, która pozwala im na nie koncentrowanie się aż tak mocno na przebiegu wydarzeń, bo gdzieś tam z tyłu głowy mentalnie jesteś podbudowany może tym, że okej, no nawet jeżeli podejmę złą decyzję, to jest, stoi za mną wideoweryfikacja, która zweryfikuje mój błąd. Uważam, że nie, że to jest fajne narzędzie, które powinno być wykorzystywane do rozstrzygania sytuacji spornych. No ta sytuacja chyba sporną nie była, inaczej, była sporną, ale absolutnie sporną być nie powinna, no bo ta decyzja była pochopna. Tak, tutaj problem jest przede wszystkim taki, że challenge miał służyć do tego, żeby po prostu prostować błędne decyzje sędziów. Natomiast tutaj de facto decyzja sędziego była, jeśli chodzi o meritum, prawidłowa, czyli punkt został przyznany drużynie właściwej. A challenge posłużył do tego, żeby wyciągnąć, można powiedzieć, taki kruczek prawny i tak naprawdę tę decyzję obalić. Zupełnie niesłusznie, no bo tu nie było absolutnie żadnych wątpliwości, że ta piłka nie zostałaby dalej przez Jastrzębian podbita. To nie było tak, że ten gwizdek mógł doprowadzić do zaniechania jakiejś akcji obronnej, bo na to w ogóle nie było czasu. Tutaj jest ten problem, tak trochę, że gdzieś wypaczone zostało tak naprawdę cały zamysł działania challenge'u w tym momencie. I efekt był taki, jaki widzieliśmy. Poszedł ponownie na zagrywkę Salvador Hidalgo Oliva. I tutaj doszło zresztą do drugiej bardzo poważnej kontrowersji, bo piłka po jego serwisie siadła gdzieś w okolicach linii końcowej, ale no, sędziowie pokazali znowu out. Ostatecznie po wideoweryfikacji zmienili tę decyzję, natomiast no, jest, zdaje się, taki zapis, już teraz nie będę przytaczał dokładnie, ale że sędzia, jeżeli nie jest w stanie podjąć jednoznacznej decyzji po zapisie wideoweryfikacji, to podtrzymuje swoją oryginalną decyzję. No jeżeli tutaj pani Niewiarowska, oglądając na wideo tę akcję, jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że ta piłka siedzi na linii końcowej i się z nią styka, no to ja jestem, powiem szczerze, pod wrażeniem sokolego oka, bo moim zdaniem to tam pada na tę linię cień piłki, który uniemożliwia dokładne stwierdzenie punktu styku samej piłki z linią. Czy tutaj problemem jest dokładność obrazu, ale to może to już jest zupełnie inna sprawa i jakby nagle nie dostaniemy gwizdek kamer super, nie wiadomo jakiej jakości, natomiast nie popisała się pani Niewiarowska, jak i ludzie obsługujący challenge, bo moim zdaniem, patrząc na torlotu tej piłki z kamery Polsatu, myślę, że gdybyśmy zobaczyli obraz challenge'u, klatkę albo nawet całą fazę opadania i wznoszenia się piłki, to prawdopodobnie ona by dużo wyraźnie siadła w linię i takiej kontrowersji by nie było, natomiast moim zdaniem zawsze w takiej sytuacji należy podać właśnie pełny lot piłki, a nie tylko jedną stopklatkę, bo być może tu doszło trochę, nie wiem, do pomyłki, czy do takiego może niechlujstwa sędziów, którzy obsługują, czy tam ludzi, którzy obsługują challenge, że po prostu kliknęło im się nie tą klatkę, co trzeba, taką klatkę zobaczyliśmy, no i teraz
wzięły się z tego duże problemy. Także no myślę, że gdybyśmy zobaczyli cały lot piłki, to takiej sytuacji by nie było i wszystko byłoby jasne. Więc ja do tej małej krucjaty Michała z sędziami, krucjaty wobec sędziów się dołączam. Michale, masz mój miecz. Nie wiem, czy łuk, czy jakiekolwiek inne narzędzie ze strony Filipa też otrzymujesz, ale tutaj nie chodzi... Proce, dobrze. Proce, chociaż to... Okej, czyli w tym sezonie Resowia raczej w roli Dawida, a nie Goliata, jak rozumiem. Dobrze. I jakby nie chodzi tutaj tak naprawdę o to, że to akurat dotyczy drużyny AZS-u Olsztyn, z którą sympatyzujemy, bo jak tak po kolei przeanalizować, no to tych drużyn, które na tych takich decyzjach, no jednak ważących na wyniku, dużo traciły, już kilka w tym sezonie było, no bo... I zawiercie, tak, z PGS Krą Bełchatów. Olsztyn to już chyba ze dwa czy trzy razy. No tych kontrowersji w naszej lidze nie brakuje. No i niestety, jeżeli one mają miejsce w samych końcówkach, no to tym gorzej, a akurat jakoś Olsztyn ma tego pecha, że te największe kontrowersje właśnie się wtedy dzieją. Tak, i sporo przez to już włosów pewnie Roberto Santilli sobie z głowy wyrwał, natomiast też odnośnie tej kontrowersji od razu mi się przy tym skojarzyło, jak ty, Michał, mówiłeś o tym, że piłka odbiła się od stopy Popiewczaka, która była trochę uniesiona i on wyraźnie tę piłkę chciał tą nogą obronić i myślę, że to było dobrze widoczne, a też mi się przypomniała ta słynna obrona, czy tam też przyjęcie zagrywki Mariusza Wrazowego stopą, gdzie mimo challenge'u, moim zdaniem, chyba jak się dobrze to pamiętam, to sędziowie nadal podjęli złą decyzję. Nie wiem, może to pamiętacie, to mnie poprawicie, ale wydaje mi się, że tak było, że był challenge i tam z praw fizyki wynikało, że niemożliwe, żeby ta piłka się odbiła tak, jak powinna. Dokładnie, masz rację. Akcja. No ogólnie z oceną takich, wydawałoby się, bardzo oczywistych zagrań, tutaj sędzia Janik miał w tym meczu ewidentne problemy, bo mieliśmy jeszcze jedną sytuację w trzecim secie bodaj, gdzie piłka po bloku, jeśli dobrze pamiętam, spadała poza linią boczną. Tak pokazał sędzia liniowy też, a sędzia Janik postanowił jednak decyzję liniowego zmienić. No jeżeli sędzia główny zmienia decyzję liniowego, i to zwłaszcza decyzję liniowego na niekorzyść gospodarzy, bo jeżeli jeszcze jest ona na korzyść, to jest to gdzieś tam bardziej zrozumiałe. Zawsze sędziowie liniowi, miejscowi sędziowie będą gdzieś posądzani trochę o sprzyjanie swoim, nazwijmy to, czyli drużynom ze swojego rejonu. Natomiast tutaj była to decyzja liniowego przeciw Jastrzębiu. Mimo to sędzia Janik liniowemu nie zaufał, tę decyzję zmienił. Być może był to wpływ też pani sędzi Niewiarowskiej. Tutaj aż tak dokładnie nie jestem w stanie z tego stwierdzić. No w każdym razie ostatecznie decyzja sędziego głównego była taka, że piłka jest w boisku, co pokazuje challenge. No tam było co najmniej kilkadziesiąt centymetrów od tej linii. No to tak jak ja mówiłem, i to nie jest żadna moja krucjata, bo gdyby była to krucjata, to ja bym tydzień w tydzień sobie wyszukiwał okazję, żeby gdzieś sędziów dokopać, a wiecie, że tak nie jest, ale niestety no raz na jakiś czas ta dyskusja powraca. No jeżeli to są błędy takiej skali, no to ja uważam, że coś tu jest ewidentnie nie tak. Też od razu może wspomnę odnośnie tych błędów, pomyłek z pary sędziowskiej z tego spotkania, to zupełnym przypadkiem oglądając skrót tego spotkania przy stanie 33 do 33, zauważyłem, że Lukas Kampa, broniąc piłkę padem pod taśmą, położył stopę na stronie Olsztynian, co też nie zostało dostrzeżone przez parę sędziowską. Tu chyba tak można, że tak powiem, obopólnie obarczyć winą parę sędziowską, bo mieli mniej więcej podobną odległość do stopy Lukasa Kampy, ale tu akurat jest o tyle, powiedzmy, pół biedy sytuacja, że i tak punkt z akcji zdobyli Olsztynianie, więc wszystko skończyło się, powiedzmy, tak jak powinno. No właśnie, antybohaterami meczu od strony sędziowskiej państwo na słupku i wspierająca pana sędziego Janika pani Niewiarowska. A kto na boisku? Kto według was zasłużył tutaj na ten niestety niechlubne miano antybohatera spotkania? No i bohaterów oczywiście tego spotkania. Kto zasłużył i dlaczego był to jak zwykle Thomas Rousseau, tak? To chciałeś zapytać? Tam Thomas Rousseau, przepraszam. To chyba tak powinno się czytać bardziej z języka francuskiego. Znaczy ja myślę, że tak jednym zdaniem to chyba ta stała bolączka AZS-u, czyli skuteczność lewego skrzydła po prostu. Może już nie ograniczajmy się do Belga, ale też i Holender ma swoje na sumieniu, bo kolejne spotkanie już nie dodał od siebie w ataku może tyle, ile byśmy wszyscy chcieli, czy też wszyscy kibice Olsztyna. Tak, bo nawet te początki sezonu Roberta Andrinki, może też wynikające z tego, że on jeszcze gdzieś tam nie rozpisany, one były lepsze w ofensywie. No a teraz jak tak obserwuję, no to tu 20%, tu 25%, 30%, niekiedy, ale nie zawsze, no gdzieś tam w okolicach 20-30% skuteczności w ataku. Nie jest to oczywiście w
coś, czego ja oczekuję od Andringi, no bo ja zdaję sobie sprawę z jego naturalnych ograniczeń. Ja uważam, że jak na budżet Olsztyna, jak na możliwości finansowe i ogólnie sportowe zespołu, to jest bardzo dobry defensywny przyjmujący i on może nie odstawałby aż tak bardzo w sytuacji, w której no jednak swój jego partner w przyjęciu radziłby sobie w ofensywie dużo, dużo lepiej. No natomiast jednak wydaje mi się, że trochę zbyt łatwo niekiedy wygląda to, jak właśnie Holender jest wyblokowywany, no bo dość bezradny jest w ofensywie. No, jeżeli chodzi o Toma Rousseau, no, nawiązując do twoich słów, Michale, to akurat już chyba już mam dość jakiegoś, nie wiem, znęcania się, czy gdzieś tam wypominania mu słabszych spotkań, no, ale to też wydaje mi się, że jego słabość można byłoby ukryć, gdyby nie Kuba Kochanowski. Ja wiem, że tam problemy zdrowotne się wkradły u młodego środkowego z Olsztyna, ale no, to nie jest jego udana część sezonu i jakkolwiek ja się tak śmieję, bo się śmiejecie z jakiejś mojej fascynacji Wygraj Polską Ligę Siatkówki, no ale on naprawdę nie dokłada. On był bardzo długo pewniakiem takim, że bardzo wiele piłek dostawał od Pawła Woickiego i bardzo wiele piłek kończył i dzięki temu też pomagał swoim skrzydłowym. Teraz tego nie ma. No i może to też jest cały ten element układanki w Olsztynie, że Olsztyn po prostu jest drużyną na środek tabeli, tak? Jak Hadrawa zagra, to Olsztyn może walczyć. I tak było też w Jastrzębiu. Ja ogólnie uważam, że to był bardzo słaby mecz. Naprawdę, jak na... Gdy wziąć pod uwagę, że spotkała się szósta z siódmą drużyną tabeli i jeszcze niedawno mówiliśmy, że ta Polsliga właśnie jest taka w tym sezonie fajna, bo taka wyrównana i tak wiele zespołów gdzieś liczy się w tej czołówce, no to poziom był bardzo kiepski. No kiepściutki był ten poziom. Serie punktowe, gdzieś tracenie przewag. Przecież Olsztyn miał wysokie przewagi w pierwszym i trzecim secie, które stracił i dał się i z kolei w końcówkach tych setów przecież Jastrzębie znowu miało wysokie przewagi, a jednak oba kończyły się na przewagi. Falowanie i spadanie Oliwy po fatalnym meczu we Francji teraz znowu zagrał znakomicie, aczkolwiek pomagał mu w tym mocno Michał Żurek. Kilka ostatnio lepszych występów libero AZS-u, no ale tym razem zdecydowanie od samego początku mu nie szło. No i nie szło mu tak naprawdę no, bardzo wyraźnie. Gdzieś w tym przyjęciu te piłki albo wpadały praktycznie bez ruchu między niego i jednego z przyjmujących, albo nawet był trafiany właśnie przez Oliwę najczęściej. No dołożył swoje Maciej Muzaj. To jest w tej drugiej rundzie, myślę, zdecydowany lider drużyny z Jastrzębia i o ile w pierwszym secie popisał się tym, z czego go znamy, czyli wystrzelił w aut niezbyt trudną, wydawało się, piłkę setową, którą miał w górze, no tyle w trzecim secie, mając znowu piłkę meczową bardzo trudną, po wystawie od Oliwy gdzieś tam spod band, skończył bardzo ładnie. No i zdaje się, że dostał MVP, tak? Dobrze mówię, więc zasłużone jak najbardziej nagroda. No ale ogólnie mecz był naprawdę bardzo słaby i ja myślę, że oczywiście będzie miał ogromne znaczenie co do tego, kto w tej szóstce ostatecznie się znajdzie, ale myślę, że tutaj jeszcze rywalizacja, ten wyścig ślimaków, jak to napisałem, nie jest zakończony, no bo mówię, patrząc na poziom obu zespołów, to tutaj naprawdę no praktycznie z każdym one są w stanie te punkty tracić, a jeżeli będą te punkty tracić, no to wiadomo, że jeszcze wiele się może wydarzyć. No a do tego jeszcze dołóżmy terminarz, a mianowicie przyszła kolejka. Kuprum Lubin u siebie podejmuje Jastrzębski Węgiel, AZS Olsztyn z kolei podejmuje Resowie Rzeszów. Dwie kolejki od teraz. Olsztyn jedzie do Lubina na mecz właśnie z wspomnianym już Kuprum Lubin. No gdzieś tych spotkań jeszcze pomiędzy tymi drużynami z miejsc 3-6, 3-7, 3-8 jeszcze trochę będzie. No ja może bym wyłączył już tutaj trzecią drużynę, czyli Oniko. Mimo wszystko i nawet czwartego Trefla. Oniko z tego względu, że tam po prostu już jest duża różnica, bo wiemy, jakie są problemy warszawian, no ale raz lepiej, raz gorzej jakoś sobie z tym radzą. Ostatnio w Bielsku sobie nie poradzili, ale wcześniej na Torwarze z Zaksą sobie poradzili, natomiast Trefl, no wydaje mi się, że ewidentnie złapał zwyżkę formy i też już będzie odstawał, także ja myślę, że tutaj się cała walka tak naprawdę rozwinie między zespołami, które w tym momencie zajmują miejsce od 5 do 8. Nie, no, znaczy tak, nie mam co do tego wątpliwości. Myślę, że już 4 drużyny znamy. 5. drużynę Resowie, no to już jest aż 6 punktów przewagi nad Olsztynem i też myślę, że tutaj nic się nie wydarzy. No, myślę, że po tej kolejce będzie już dużo wiadomo, bo Resowie się właśnie zmierzy z Olsztynem, także... Dokładnie, więc...
każdy punkt wywieziony przez Resowie, no jednak da im już duży tak naprawdę bonus i wtedy tak naprawdę tych punktów przewagi może być już nad siódmą drużyną 5, może 7. No i wtedy myślę, że już po prostu trudno będzie Olsztynowi tę Resowie dogonić, jeżeli chodzi o... A i może Jastrzębie, trudno powiedzieć. No i chyba tyle o meczu w Jastrzębiu. Znaczy ja nie chciałem wam przerywać przedtem, ale ty, Piotrek, mówiłeś o tym, że nie powinniśmy oczekiwać od Toma Rosowa, że nagle zagra na powiedzmy 60 czy 50% w ataku, ale zastanowiłem się tak czysto tych hipotetycznie, bo nawet jakieś tam wszelkiego rodzaju doniesienia prasowe na to nie wskazują, ale co jeśli Olsztyn by zmienił trenera? Odszedłby trener Santilli, przyszedłby nowy trener, no i gdzie mielibyśmy szukać poprawy gry Olsztyna? Gdzie jest jakaś duża rezerwa, którą mógłby wydobyć nowy trener? Widzicie taką możliwość, czy nie? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest max Olsztyna. W sensie jedyne, czego może bym poszukał, ale to jest też ten problem, że no my nie znamy całego obrazu sytuacji, nie wiemy, jak na treningach radzi sobie, dajmy na to, Blake Shearhorn, no ale może dałbym mu szansę, ale z drugiej strony, no jak dać szansę gościowi, który pierwszy raz wchodzi do ligi tak naprawdę zawodowej w Europie, jest to jego pierwszy sezon, wiele się też musi uczyć, wchodził na zagrywkę i też potrafił tą zagrywką w meczu w Jastrzębiu uderzyć, ale nie, no on nie, Buchowski moim zdaniem to też nie jest ten zawodnik, do którego jakoś byłem przyzwyczajony i on w ofensywie nie daje wcale więcej od Toma Rousseau. No nie ma. No, w sensie Kuba Kochanowski musiałby dojść do jakiejś genialnej formy, żeby tutaj nagle zacząć wygrywać mecze sam, razem z Hadrawą, bo to innej opcji nie widzę. No to ja powiem, bo wy chyba, znaczy ty Filipie na pewno, ale ty Piotrze zdaje się też nie mieliście okazji oglądać meczu z GKS-em Katowice w Urani. I tam powiem szczerze, ja akurat na tym meczu byłem i ogólnie mecz to był bardzo słaby, chyba jeszcze słabszy od tego, który widzieliśmy teraz w Jastrzębiu w telewizji. Natomiast tam akurat w podstawowej szóstce wyszedł Blake Shearhorn i ja widziałem właśnie w postawie tego zawodnika jakieś światełko w tunelu. On jeszcze miał problemy z kończeniem ataków czasami. On ogólnie, jego problem jest taki, że on ma bardzo dobry zasięg, ale brakuje mu chyba siły uderzenia i często jest wyblokowywany. Natomiast wydawało mi się, że jeżeli on dostanie szansę w dłuższym wymiarze czasowym, to gdzieś już pod koniec rundy zasadniczej mogłoby zaprocentować. Pamiętajcie choćby jak Robert Techt wchodził do ligi, tak? I on początki też miał niezwykle trudne. Myślę, że to na podobnym poziomie do tego, jaki prezentował był właśnie Shearhorn gdzieś na zmianach, gdzie praktycznie tych ataków nie kończył. A jak mu w końcu wtedy Gianni Cretu dał szansę, no to skorzystał z niej w sposób wyborny. I kto wie, czy z Kanadyjczykiem też by tak nie było. Natomiast niestety, no, grając naprawdę przyzwoite spotkanie po w zasadzie nie jakiejś serii, ale po może dwóch błędach z rzędu Santilli go zdjął wtedy z boiska. W kolejnym meczu zdaje się on jeszcze w Sosnowcu z Będzinem dostał też szansę na początku. Ten początek miał słaby. Został zdjęty z boiska i tyle w zasadzie Shearhorna na boisku, jeśli chodzi o zadania przyjmującego, a nie o zmiany gdzieś tam zadaniowe albo o sytuacje, gdzie już tam AZS przegrywa wieloma punktami. No to tyle Shearhorna na boisku widzieliśmy. I ja tak naprawdę jestem ciekaw. Czy, no bo to jest, wydaje się, jedyny zawodnik, na którego w ogóle Olsztyn może liczyć, jeżeli chodzi o skuteczność na lewym. Przy oczywiście bardzo wielu różnych ułomnościach i niedostatkach, które w tym niedoświadczonym zawodniku można zauważyć, no ale dziwi mnie to trochę, bo naprawdę no, można nazwać ten występ z Katowicami do momentu, kiedy nie został zdjęty obiecującym, a mimo to więcej już takich szans nie dostał. Ja trochę być może zbyt mało jego akcji widziałem, żeby sobie go w głowie jakoś sklasyfikować, natomiast myślałem, że może wspomnisz o tym, że być może trener Santilli boi się na niego tak jednoznacznie postawić przez jego być może problemy z przyjęciem. Jeśli dobrze sobie przypominam, to ten zawodnik, gdy podpisał kontrakt z Olsztynem, ale Filipie, Tomasz Rousseau też przyjmuje źle. No nie mówmy, że to jest jego atut. No to jest gościu, który naprawdę przyjmuje źle i te cyfry wyglądają źle i wiele jego przyjęć wygląda słabo. On może, nie wiem, nie wyrzuca tych piłek jakoś bardzo dużo na, nie wiem, na auty, nie odbijają się od niego. Chociaż też w meczu, w tym tiebreaku rekordowym z Zawierciem, jak tam widziałem nagranie, no to Grzegorz Pająk po prostu w niego uderzył, a piłka no odbiła się trochę w przyjęciu od Belga. Tak, ja polecam sobie zobaczyć ten tiebreak. To jest, wydaje mi się, sytuacja albo tuż przed, albo tuż po zmianie stron, no ale to wygląda po prostu no jak amatorka, powiem szczerze. No dawno nie widziałem tak złego przyjęcia.
na poziomie plus ligi. Autentycznie, no ta próba była jakimś totalnym dramatem, bo tutaj nie mówimy o przyjęciu flota, gdzie czasem to wygląda też powiedzmy dramatycznie, no ale zawsze wiemy, że te floty gdzieś sprawiają trudność ze względu na parabolę lotu i tak dalej. No to była zagrywka rotacyjna, niezbyt mocna, która odbyła się po prostu jako cenka gdzieś w trybuny. No, no dramat. No właśnie, dlatego, wiesz, dlatego Filipie tak odpowiadając, znaczy wcinając się tobie trochę w twoją, nie wiem, tezę, historię, no nie, w sensie, no on nie potrafi przyjmować, moim zdaniem. W sensie, że moim zdaniem jesteśmy często myleni tym, że to jest zawodnik, który, znaczy to jest jako sportowiec, wydaje mi się, że on jest dobrze skoordynowany ruchowo, w sensie, że pod wieloma względami wygląda dobrze. To nie jest taki, nie wiem, typ, dajmy na to, nawet Piotrka Łukasika, dość krępego, nie wiem, siatkarza, który może sprawiać wrażenie takiego dość topornego, no on wydaje się być naprawdę, no nie wiem, no dobrze przygotowany gimnastycznie i przez to może też trochę zaburza to obraz, ale obiektywnie oceniając, no nie, no moim zdaniem on nie przyjmuje dobrze i nie przyjmował w tym sezonie dobrze i przyjmował najwyżej średnio, tak? Ale kontynuuj. Znaczy, jeszcze tylko dokończę tak szybko, a to co wy mówiliście z tym przyjęciem tej łatwej piłki, może to jakieś problemy z koncentracją, ale to jakby trudno mi ocenić. Natomiast zmierzałem do tego, że Blake Shearhorn teraz po tym jak podpisał kontrakt z Olsztynem, to tak nie do końca było wiadomo, co to jest za zawodnik i na jaką gra pozycję, bo część chyba portali określała go jako atakujący, część jako przyjmujący. Znaczy to no ja ci od razu nie znałem wcześniej. Ja ci wyjaśnię, że to był zawodnik, który faktycznie gdzieś w reprezentacji Kanady grywał na ataku w juniorskiej reprezentacji, natomiast no on w tej lidze już teraz nazwy nie przytoczę, CIS bodaj to się nazywa, w kanadyjskiej lidze uniwersyteckiej w każdym razie odpowiedniku tamtejszym NCAA, no to był przyjmujący, no to był przyjmujący, który właśnie na tym przyjęciu grał i zdobywał zresztą przecież tam nagrodę MVP całej ligi. Nie, no okej, tak jakby po prostu tego zawodnika nie znałem, natomiast to, że on grał kiedyś na ataku, teraz już wyjaśniłeś kiedy dokładnie, to dało mi tak do myślenia, że może to jest po prostu zawodnik, który ma problemy duże z przyjęciem i przez to na niego nie stawia Santilli, ale też nie przesądzam oczywiście, że Tomasz Russo jest takim dobrym przyjmującym, bo że ja się z wami ogólnie zgadzam, tylko tak po prostu luźna myśl odnośnie Kanadyjczyka. Poza tym w tym momencie, gdy ze względu na czy to słabszą formę, czy problemy zdrowotne, no już nie jest tak wykorzystywany jak wcześniej Kuba Kochanowski w ataku, no to trzymanie się na siłę tego dobrego przyjęcia też już chyba powoli traci sens w momencie, gdy i tak w sumie Paweł Wojcki każdą trudniejszą piłkę posyła do Jana Hadrawy. No to myślę, że to nie ma większego znaczenia, czy on to przyjęcie ma, czy go nie ma. No i myślę, na tym zakończmy może dyskusję o walce o szóstkę, a przenieśmy się trochę w niższe rejony tabeli, a to z tego względu, że tam naprawdę dzieje się bardzo wiele. W ostatnich w zasadzie dwóch kolejkach mieliśmy mały rollercoaster emocji. No bo patrząc na te wyniki, no to najpierw gdzieś tam sytuacja powiedzmy tak, jeśli chodzi o Kielce, no to względna radość, bo punkt wywieziony z Torwaru, choć mogli oczywiście więcej, ale no zawsze ten punkt gdzieś tam jest cenny w tej walce o utrzymanie. Względna radość myślę była też w Bydgoszczy, a smutek w Bielsku, no bo z kim to Bielsko miało zdobywać punkty w rywalizacji o utrzymanie, jak nie właśnie z Bydgoszczą, która jest raptem dwa miejsca nad nim. Tak się wtedy wydawało oczywiście. No a tutaj mamy sytuację nagle zupełnie odwrotną, czyli Kielce, jeden z tych meczów, gdzie ja akurat spodziewałem się, że będzie to jedna z lepszych dla nich okazji do walki o ligowe punkty, czyli mecz u siebie z GKS-em Katowice. No tutaj nie wykorzystują tej szansy i przegrywają gładko w trzech setach. To z kolei Bielsko pokonuje Oniko u siebie wprawdzie, no ale wykorzystuje znacznie lepiej od Kielczan te absencje w drużynie warszawskiej, chociaż pamiętamy, doszła jeszcze kolejna kontuzja Damiana Wojtaszka. No i nagle ta sytuacja znowu się zmienia. Najpierw myślimy, no Kielce zdecydowanie gdzieś wysuwają się na czoło, jeśli chodzi o tą pogoń za strefą barażową. No a teraz znowu tuż za nimi już jest BBTS i tak naprawdę szybko się to zmienia. A Będzin gdzieś się wreszcie wykaraskał ze swoich kłopotów i wygrał bardzo ważny mecz. Tym samym znowu spychając Espadon Szczecin na taką pozycję bardzo niebezpieczną i groźną. I Espadon, przecież rewelacja pierwszej rundy, nagle jest no już tuż nad strefą barażową. Tak dobrze mówię, no trzy punkty. No czyli już to bardzo mały margines, no bo to margines, który tak naprawdę można stracić w ciągu jednej kolejki.
Także no, bardzo szybko się nam to zmienia i tak naprawdę tutaj chyba myślę, że od 11 miejsca jeszcze nikt nie może czuć się do końca bezpieczny i być pewnym tego, że uniknie co najmniej tych baraży. No, o postawie Spadonu Szczecin to chyba najlepiej świadczy fakt, że oni mieli 23 punkty po 15 kolejkach, czyli w pierwszej rundzie, a po w siedmiu kolejnych spotkaniach zdobyli punktów całe zawrotne 2. I wydaje mi się, że ci rywale też byli rywalami, z którymi Spadon Szczecin mógł te punkty zdobyć. A coś nie gra w drużynie Michała Mieszko-Gogola. No i to jest też kolejna nauczka chyba dla każdego. Znaczy to jest lekcja, którą każdy młody trener musi niestety przejść. Bo jak idzie, jak jest fajnie, jak jest atmosfera, wyniki, wzajemne nakręcanie się, no i pozytywna atmosfera, nie ma tego dołu, który wynika właśnie z serii porażek, to chyba trenuje się łatwiej i też łatwiej jest zapanować może nad emocjami w drużynie. No, trochę kasus Piotrka Gruszki. Jakoś tak się to układa, że ci nasi kandydaci do objęcia pozycji selekcjonera, już powiedzmy, no już dawni kandydaci, no bo w końcu Vital Heinen na stanowisku selekcjonera, mają niezłą szkołę trenerską i tak naprawdę nie chodzi o to, że każdy trener będzie zawsze wygrywał. Nie da się tak. Chodzi o to też, jak z tych trudnych sytuacji są w stanie wyjść. Piotrek Gruszka chyba wyszedł, bo jego GKS już ostatnie 3 mecze 8 punktów, jeżeli dobrze liczę, więc już uspokoił mocno nastroje, uspokoił te nastroje, które gdzieś tam może delikatnie dołujące w Katowicach. No a teraz pytanie, jak sobie poradzi z tym Michał Mieszko-Gogol i kto ewentualnie mógłby pomóc w jego drużynie w wyciągnięciu go z dołka, bo próbuje Mateusz Malinowski, zagrał niezłe mecze, ale to nie pomagało. Tym razem Bartek Klutch wyszedł w podstawowym składzie w meczu z Będzinem. Na przyjęciu trochę nie bardzo jest kim szukać alternatyw, no bo Jeff Menzel, okej, no to jest powiedzmy ten trzeci zawodnik do grania po Michale Ruciaku i Marcinie Wice. No ale no, ciężko jest znaleźć argumenty za tym, żeby nagle Szczecin miał z tego dołka wyjść. Czyli oznacza to, że z tego dołka wyjdzie w następnej kolejce. No bo tak to działa, prawda, u nas. Pocałunek szczęścia z twojej strony w stronę Espadonu Szczecin. Wszyscy kibice... Nie dziękujcie, kibice Szczecina. Mogą tutaj ci zdecydowanie za to podziękować. No bo jeżeli klątwa szóstego seta zadziała, a działa na razie no, z niesamowitą skutecznością, odwrotnie proporcjonalną do skuteczności Toma Russo, to i ogólnie olsztyńskiego lewego skrzydła, zresztą szczecińskiego też, no tutaj jest w sumie podobny problem, no to faktycznie teraz Szczecin powinien liczyć na 3, a na co najmniej 2 punkty w kolejnej kolejce, jakże zresztą ważne w obecnej sytuacji. No właśnie, jak to wygląda w ogóle terminarzowo, no bo też nad tym się zastanawialiśmy. Łuczniczka Bydgoszcz, która w zasadzie z większością tych swoich rywali do czy to do gry o utrzymanie, czy to w ogóle uniknięcie baraży, już się gdzieś po drodze mierzyła i teraz prawdziwa ścieżka zdrowia czeka zespół trenera Bednaruka. Pamiętamy zresztą, jak oni bardzo słabo kończyli tą pierwszą rundę, no a to gdzieś w dużej mierze też wynikało właśnie z terminarza, bo jeżeli tak spojrzymy, no to mamy po kolei PGS Kre, później wyjazd do Zawiercia, wiadomo, bardzo trudny teren, no dalej Jastrzębie, Resowia, Olsztyn, Lubin, Cerat Czarni Radom, no i Trefl Gdańsk. No czyli tak naprawdę... Z górnej połowy tabeli aż 6 przeciwników, także no... Nie będzie tu ani jednego meczu, w którym Łuczniczka będzie faworytem, czy nawet, no powiedzmy, gdzie będzie traktowana w miarę równo ze swoim rywalem, no bo myślę, że jednak jedyny tak naprawdę zespół, który można byłoby gdzieś stawiać w okolicach pod względem potencjału, no to jest Zawiercie, ale wiemy, jak Zawiercie gra we własnej hali, jak trudnym jest tam rywalem. Tak, a gdybyście mieli wskazać zespół, który ma z tej dolnej szóstki najłatwiejszy terminarz, mi się wydaje, że to będzie Zawiercie, bo oni z takich zespołów, które są w pierwszej połowie tabeli, w tej górnej połowie tabeli, mają tylko spotkanie z Uniką Warszawa. Myślę, że zdecydowanie Zawiercie, no bo pamiętacie przecież, jak analizowaliśmy harmonogram, kalendarz Zawiercia na początku sezonu jeszcze. No teraz mamy odbicie niejako lustrzane, jeżeli chodzi o to, kto jest gospodarzem, a kto gościem w tych zmaganiach, ale wtedy mówiliśmy, że te pierwsze 7-8 spotkań, no to w zasadzie szanse na punkty dla Zawiercia nieduże. To tam wspominaliśmy po tym chyba czwartej czy piątej porażce z rzędu. Potem przed mecz z Olsztynem i jakoś się udało tę pasce przełamać.
No i Zawiercie, myślę tutaj, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Zawiercie się utrzyma. No to jest drużyna, która jest po prostu, jeżeli od strony sportowej, myślę, no zdecydowanie lepsza od nie wiem, czy Bielska, czy Kielc, czy Bydgoszczy. Ja bardziej zadaję sobie pytanie, czy Bielsko jest w stanie z terminarzem, który ma, jeszcze się wykaraskać, no bo to jest 13 punktów, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 13 punktów, do Bydgoszczy punktów 6 straty. No i jak ta Bydgoszcz ma ten swój harmonogram naprawdę nieciekawy, tak Bielsko tych punktów może szukać. No bo tak, GKS Katowice, to jest mecz już w następnej kolejce. W dalszej kolejności MKS Będzin u siebie, Spadon Szczecin pod formą na wyjeździe, Dafi z Połem Kielce, mecz bezpośredni, no też chęć pewnie do zrewanżowania się za pierwszą rundę. No i w ogóle to będzie, myślę, mecz, który prawdopodobnie, no zobaczymy jeszcze, co się wydarzy po drodze, ale może być tak, że to będzie taki mecz ostatniej szansy i przegrany w zasadzie będzie mógł już gdzieś tam sobie kupować bilet na pociąg odjeżdżający ze stacji Plus Liga. No ale zobaczymy, no bo jeżeli na przykład Bielsko tutaj tych punktów wykorzysta gdzieś okazję i tych punktów jeszcze trochę nazdobywa, to potem może się okazać, że jednak no, nie mam też racji i nawet ewentualna porażka z Kielcami, chociaż skomplikuje sytuację, to jeszcze niczego nie pogrzebie. No ale na pewno będzie to niezwykle istotny mecz, jeśli chodzi o tą walkę o uniknięcie bezpośredniego spadku. W Bydgoszczy jeszcze ciekawa sytuacja pojawia się teraz taka w meczu z Zaksu, że zastanawialiśmy się ostatnio, kto będzie ewentualnym czwartym przywódcą w zespole Jakuba Bednaruka po tym, jak odpadł Jakub Ronka, a w tym spotkaniu, tak jak kiedyś zapowiadał Piotr Świniarski, nowy wariant i Paweł Gryc pojawił się w wyjściowej szóstce na przyjęciu Bydgoszczan. No pytanie, czy zdradzał i nie zdradzał, nie chciał właśnie do końca zdradzić. Zostawił pewną nutkę tajemniczości, już wiemy dlaczego. Tak. Chyba zaskoczyło zresztą to Zaksy, bo przecież pierwszy set właśnie padł u Łuczniczki. Tak, pierwszego seta wygrała Łuczniczka, a też Paweł Gryc, patrząc po statystykach, chyba zaliczył całkiem niezłe spotkanie. Jewgeni Gorczaniuk zmienił go chyba tylko na moment, bodajże w trzecim lub czwartym secie, ale większe spotkania Paweł Gryc na boisku. No czwartego seta, ten Ukrainiec, Grek, Ukrainiec powiedzmy z greckim paszportem, tak. Czwartego seta już zaczął w szóstce, natomiast tak jak mówisz, czy w pierwsze sety Paweł Gryc się na tym boisku, powiedzmy, utrzymywał? Tak, no i być może potrzeba, nie wiem, może jeszcze jakiegoś dotarcia tej taktyki z Pawłem Grycem i Bydgoszcz być może zacznie grać trochę lepiej. Myślę, że jeśli to przełoży się na lepszą dyspozycję Bydgoszcza, no to trener Bednaruk trafił trochę los na loterii, czy też może podpisał się wielkim trenerskim nosem. Równie wielkim jak sam Paweł Gryc, tak? No tak. A jak dla mnie liczyć się będzie 5 zespołów. W najlepszej sytuacji jest właśnie tak, jak mówiliśmy wcześniej, Zawiercie ze względu na to, że mają bardzo dla siebie korzystny terminarz. Natomiast ta pozostała piątka dla mnie może się to tak poukładać, że każde rozstrzygnięcie moim zdaniem jeszcze jest możliwe. Właśnie przez to, że ten terminarz dla tych zespołów 5 jest bardzo wyrównany i mniej więcej podobny. Ja pamiętam jeszcze, jak rozmawialiśmy chyba przed początkiem bodajże rundy rewanżowej, zaraz po tym, jak drużynę z Kielc objął Dariusz Daszkiewicz. Ja widziałem ich sparing na podprogu z Resowiu, wtedy byłem pewny, że oni się z dna tabeli nie podniosą, ale widać, wystarczyło trochę czasu dać trenerowi Daszkiewiczowi i Kielczanie zaczęli grać trochę lepiej, także moim zdaniem po prostu fajnie, że ta rywalizacja tak wygląda i przekonujemy się, jak fajna może być otwarta liga. No właśnie, bo mogliśmy już to trochę zapomnieć, chociaż my akurat bardzo dobrze pamiętamy. No i tak, ja się tu jak najbardziej z tą zgodzę. Dobrze, że ta liga jest otwarta, naprawdę dużo się tam na dole dzieje. Ja czerpię dużą przyjemność ze śledzenia tego, co się tam dzieje, może niekoniecznie z samego oglądania tych meczów, bo to czasem bywa pod tym względem trochę inaczej. Ale jeśli chodzi o samo takie właśnie śledzenie wyników, rozważanie tutaj możliwych scenariuszy, no to jak najbardziej jest to coś ciekawego, jest to coś, co myślę też przyciąga kibiców tych dolnych zespołów na halę bardziej i o to właśnie chodzi i całe szczęście, że wygląda to tak jak teraz, a nie tak jak czasem wyglądały gdzieś te mecze pod koniec sezonu między zespołami, które zajmowały te ostatnie miejsca. A że za oknami mrozy, jeżeli chodzi o konkurencję w postaci piłki nożnej, to chyba jest trochę mniejsza, bo jednak mniej chętnie ludzie na te stadiony przychodzą. Nie mówię, że wszystkie hale w kraju oczywiście są najcieplejsze, ale myślę, że te emocje plusligowe w następnych kolejkach trochę nas wszystkich
rozgrzeją, nawet jeżeli te temperatury na zewnątrz to będą sięgały tych minus 10, minus 15 stopni. No i tego życzymy sobie i Państwu, a zwłaszcza życzymy tego wszystkim kibicom w Olsztynie, którzy choćby już w sobotę tam się pojawią na meczu z Asseco Resowią, bo podejrzewam, że może być chłodnawo przy takiej temperaturze na zewnątrz, mimo załatanego papą dachu hali Urania. Co, panowie, myślę, że kończymy. Tak, ja tylko jeszcze powiem, że w Olsztynie na ulicach pojawiły się koksowniki, no i myślę, że jednak zasady BHP mogą nie pozwolić na to, żeby te koksowniki pomogły dogrzać Uranie. No ale jakieś farelki myślę, że dogrzeją. Tak, te słynne nagrzewnice, to Adrian Brzozowski zwłaszcza i tutaj Brzozę pozdrawiamy, lubi sobie przypomnieć o tym gdzieś na Twitterze i wrzucić zdjęcia już tego w zasadzie stałego elementu krajobrazu hali Urania. No dobrze, to dziękujemy za ten odcinek. Wreszcie w pełnym gronie. Dziękuję, Michał Kwiatko-Łębnowski, Piotr Słoch i Filip Kurfanty. Dajcie nam znać, co sądzicie o kontrowersjach sędziowskich, kto według was utrzyma się w lidze, kto z tej ligi spadnie. Dyskutujcie z nami w mediach społecznościowych. Zapraszamy.